Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na szybko, to znaczy prawdopodobnie będzie to dłuższy odcinek, ale tak na szybko, bez większego przygotowania. Generalnie mamy zbiornik i pokażę, jak zamodelować taki zbiornik w robocie, jak wykorzystać geometrię z naszego AutoCAD-a i w jaki sposób przyjść to do robota, na jakie rzeczy zwrócić uwagę. Generalnie mam sprawdzić, czy punkty podnoszenia, czyli punkty, w których możemy zamocować liny, są wystarczające, aby unieść cały nasz zbiornik bez płyty dolnej, czyli po prostu tak spawane, że jest to spawane na miejsce na budowie od dachu. Dodajemy każdy pierścień, podnosząc, wprowadzamy następny, stawiamy na nim kolejną część i tak dalej. Czyli budujemy jakby od góry w dół. W tej chwili chcę sprawdzić, czy samo rozwiązanie tego elementu jest wystarczające, jeżeli nie pojawiają się tutaj zbyt duże deformacje naszego płaszcza zbiornika. W jaki sposób to zrobić? Generalnie ja chcę sobie tylko wyselekcjonować jakby część mojego zbiornika, moją wysokość do tego miejsca i moja ściana. Potrzebuję tylko i wyłącznie połowę tego zbiornika. Otwieram sobie, skopiowałem sobie to, otwieram sobie nowy. Biorę open. Wracam. Dokonuję obrotu w taki sposób, abym miał to na pionie, na płaszczyźnie frontowej. W tym momencie wyrzucam te wszystkie elementy, które określają mi grubość mojej ściany. Zaraz coś tutaj. Dobra. W związku z tym, że jest to model obliczeniowy, to nie będę się tutaj jakoś mega wczuwał w te grubości i te wszystkie elementy. Dobra, niech to będzie tak. Tu pojedyncza linia, tu trochę przedłużamy. Dobra, teraz co robimy? Chcę stworzyć sobie jakieś podstawowe rzeczy, żeby nie bawić się modelowaniem tego od zera w robocie, aby móc coś wykorzystać. Dlatego wprowadzam sobie okrąg, to jest połowa, środek oś symetrii i wprowadzam sobie taki okrąg tutaj. Drugi okrąg wprowadzam sobie w miejscu przecięcia. Pokażę później, po co to robię. No i ostatni mały okrąg wprowadzam sobie tutaj, aby był to taki mój bazowy punkcik, do którego będę spinał wszystkie nasze panele. Tu za bardzo się nie rozwodzę, gdyż po prostu nie chcę, żeby ten film trwał bardzo długo. Chcę tylko pokazać, że jest możliwe sprawdzenie deformacji naprężeń w takim oto zbiorniku na szybko w robocie, również bez większego wczuwania. Grubość płaszcza, aż generalnie grubość wszystkich blach w naszym zbiorniku to 5 mm. W związku z tym, że ja zajmuję się tylko przypadkiem dotyczącym podnoszenia tego zbiornika, dlatego nie będę tu wprowadzał obciążeń wynikających z jakiegoś ciśnienia w zbiorniku hydrostatycznego, czy to ciśnienia jakiegoś dodatkowego generowanego w naszym zbiorniku, więc jedynym przypadkiem obciążenia będzie nasz ciężar własny konstrukcji i dwa punkty podparcia odpowiadające punktom moich mocowań lin do transportu. Zapisuję sobie to oczywiście w formacie gdzieś tu na pulpicie, w formacie DXF powiedzmy 2004. Weźmiemy sobie tank 3. Dobra, otwieramy naszego robota. Biorę otwórz projekt z listy. Tutaj wybieram sobie pliki. Ja się tutaj już nie wczuwam, nie bawię się, nie robię tego powoli. DXF. Tank 3. Program w tym momencie na szybko wyświetla informacje o dyskretyzacji łuków. Oznacza to, że jeżeli mamy
Jeżeli mamy nasz okrąg, on podzieli go na odcinki proste, gdyż generalnie nie może prowadzić okręgu, musi go tak zwany, musi go zdyskretyzować, czyli podzielić go na mniejsze odcinki. Ja ustalam stałą liczbę, robię to 30 odcinkami, więc powiedzmy, że będzie to w miarę odpowiadało ładnemu łukowi w naszym zbiorniku. Biorę OK, punkt stawienia, biorę sobie punkt 0, 0, 0. W związku z tym, że wszystko było narysowane w milimetrach, więc muszę to przeskalować na metry, znaczy muszę tu określić współczynnik skali, aby konstrukcja była w metrach. Teraz mamy 12,67, to odpowiada mojej konstrukcji. Jak widzicie, mam te elementy. Co teraz robię? Nie bawię się tutaj już, nie marnuję czasu na większe tłumaczenie. Zapisuję sobie model i wybieram sobie polilinia kontur, oznaczam panel i w tym momencie wprowadzam nasze panele. Jak widzicie, jeszcze tylko pokażę, powiększając skalę, że nasz program zdyskretyzował nam ten okrąg na 30 odcinków. Dolny i górny okrąg. W tym momencie mogę wykorzystać te punkty do stworzenia naszego panelu. Powstał nam pierwszy panel. Tą historię powtarzamy na pozostałych elementach w taki sposób, aby uzyskać pełny okrąg. Tu niektórzy mogą korzystać z funkcji obrotu względem osi, ale ja nie wiem, jakieś mam problemy przy tym obrocie. Robię to zawsze w taki sposób. Niektórzy też pewnie chcieliby wyciągnąć sobie te pręty funkcją geometria obiekty wyciągnięcie, ale ja tej funkcji nie polecam, dlatego też, że później bardzo ciężko przekłada się obciążenia, to znaczy trzeba dokonywać, cały ten okrąg będzie w programie jako jeden panel i poszczególne takie ściany składowe, aby je obciążyć, będą wymagały odpowiedniego zaznaczenia. Mamy dlatego wyciągnięć jeden kierunek lokalny. Bardzo ciężko przyłożyć jest obciążenie działające prostopadle do płaszczyzny. Ja generalnie uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, takie właśnie jak ja to robię. Oczywiście, żeby model był bardziej dokładny, można by się pokusić, aby tej dyskretyzacji zrobić na 40, na 50 elementów, no ale nie dajmy się zwariować. Ja nie chcę tutaj, że tak powiem, robić jakiegoś bardzo skomplikowanego modelu, a chcę tylko zobaczyć, na ile nasza konstrukcja pod ciężarem własnym, unosząc ją w dwóch węzłach, jest w stanie nam się odkształcić, czy w ogóle takie odkształcenia się pojawią. Więc jadę sobie tutaj, kiedyś prawdopodobnie zrobię też jakiś fajny kursik dotyczący zamodelowania takiego zbiornika od A do Z. Policzymy, określimy maksymalne naprężenia, czy musimy go tutaj w jakiś sposób dozbrajać, w sensie wprowadzając jakieś elementy zbrojeniowe, jak pogrubienie blach, jakieś pierścienie wzmacniające na przykład od wiatru zgodnie z normami API bądź zgodnie z normą europejską dotyczącą zbiorników. Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej S304L. Ja natomiast tutaj na szybko już nie będę tworzył tego materiału, bo nie mam go akurat tutaj na tym komputerze. Obliczę to jako dla stali czarnej S235. Wiem, że te parametry różnią się znacznie, ale ja po prostu chcę zobaczyć, na ile z tego pierwszego modelu te wyniki będą autentyczne. Jeżeli one wyjdą jakoś bardzo kosmicznie, te deformacje kosmicznie, to wtedy będę się bawił w jakieś precyzowanie tych poszczególnych rzeczy. Na razie jest to mi niepotrzebne.
Rzecz bardzo istotna, o której musi się pamiętać, to układy lokalne paneli. Jak widzicie, w tym momencie 30 moich paneli składa się na cały okrąg o średnicy około 8 metrów. Aby teraz prawidłowo zostały prezentowane wykresy dotyczące naprężeń, konieczne jest ustalenie tego samego kierunku lokalnego dla wszystkich moich paneli. W tym celu dokonuję selekcji, zaznacz podobnie, według grubości. Otwieram sobie w nowym polu, biorę widok z góry i klikam układy lokalne. Oczywiście page down, page up. Skaluję sobie, aby uzyskać odpowiedni widok. Jak widzicie, w wszystkich przypadkach moje X-y skierowane są przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Bardzo fajnie. Natomiast w kilku przypadkach mój kierunek Z-owy skierowany jest na zewnątrz. Ja natomiast aby skierowany był do środka. W związku z tym biorę charakterystyki, kierunki lokalne paneli i zmiana zwrotu lokalnej osi. Odklikuję tutaj, żeby mieć to pole puste. Zaznaczam tylko te, w których nasz lokalny kierunek jest zrobiony, jest skierowany na zewnątrz. Zaznaczam te panele, biorę zastosuj. W tym momencie program, jak widzicie, odwrócił mi te kierunki lokalne, wszystkie zety skierowane do środka. Tu widzimy tylko jeden panel. To jest dobry przykład, to jest dobry moment, żeby Państwu pokazać, jak zrobić, aby ten jednak X skierowany był przeciwnie do tego ruchu wskazówek zegara. Odklikuję zmianę zwrotu ok lokalnej, definicja kierunku lokalnej osi X i określam wektor, zgodnie z którym powinien być skierowany nasz X. Zaznaczam pierwszy punkt, drugi punkt, biorę zastosuj. Jak widzicie, program w tym momencie obrócił elegancko wszystkie X-y, co prawda one są prezent, a tutaj mamy jeszcze coś źle. Tutaj mamy źle, czyli te wszystkie musimy zrobić, przepraszam, w drugim kierunku. Po co ja to robię? Robię to po to, aby później wszystkie wykresy momentów, wszystkie generalnie wykresy naprężeń zostały prezentowane w jednych układach lokalnych. Wtedy będzie pewna ciągłość pomiędzy poszczególnymi elementami, pomiędzy poszczególnymi panelami. Nie będzie przeskakiwał mi na przykład wykres momentów z wartości dodatnich na ujemnej i generował tutaj jakiś takich dziwnych widoków, dziwnych map tych naprężeń generalnie. Ja przyznam szczerze, że dzisiaj już jestem troszkę padnięty po całym dniu, ale stwierdziłem, że i tak muszę to zrobić, więc może nagram po prostu coś na szybko, żeby mniej więcej pokazać, a tym samym troszeczkę, żeby na tym kanale naszym coś się działo. Oczywiście ta hala, która tam stoi, ten jeden z kolegów pomógł w odbudowie tego modelu. W tej chwili muszę to tylko troszeczkę jeszcze tam przejrzeć i myślę, że wracamy do zabawy, wracamy do gry. Dobra, widzimy, że wszystkie nasze X-y w tym momencie są skierowane tak, jakbyśmy chcieli. Z-y skierowane są do środka, Y-ki w dół, więc określiliśmy sobie wszystkie nasze parametry, wszystkie nasze układy lokalne, takie same dla naszych paneli. Teraz pozostaje dach, oczywiście dach. Nie będę się tutaj bawił, gdyż tu jest jeszcze taki pierścień wystający poza obrys naszego zbiornika. Ja na moje potrzeby nie będę tego robił, więc biorę sobie kontur, zaznaczam pierwszy punkt, zaznaczam drugi punkt i jadę teraz do tego malutkiego okręgu i zaznaczam te punkty i zamykam. W taki oto sposób powstała mi część naszego dachu. To samo robię 30 razy, gdyż ta dyskretyzacja mojego okręgu 36 razy. Oczywiście tu będzie pewne spiętrzenie, zagęszczenie elementów skończonych przy generacji siatki. Albo są dwie metody, albo po prostu robimy to w taki sposób, że, bo tu program prawdopodobnie wyświetli jakieś niestabilności,
wynikające z tego, że te węzły po prostu będą się jakoś tam piętrzyły i ta siatka będzie miała tutaj dosyć duże zaburzenia. Dwie opcje: albo zmniejszamy oczko siatki na tyle, aby była mniejsza i program był w stanie wygenerować tutaj kilka elementów skończonych, albo po prostu usuwamy to i ręcznie generujemy tutaj siatkę. A może i trzecia opcja, którą ja prawdopodobnie zrobię, czyli po prostu to oleję. Chodzi mi tylko o to, aby zachować tę pewną sztywność tego dachu, aby ten walec po prostu się nie złożył do środka w górnej partii. Więc jeżeli tutaj te elementy jakieś niestabilności się pojawią, będą one dla mnie jakoś tam mało istotne. Chodzi bardziej o to, aby wygenerować ten zastępczy ciężar własny wynikający z grubości tej naszej płyty, a tym samym wygenerować prawidłowy rząd obciążeń podczas podnoszenia i na nasze podpory. Punkty podnoszenia robię to samo. Tak. Dobra. Okej. Tak. Tu wszystko jedziemy. Pasowałoby pewnie przyspieszyć ten filmik, ale ja z zasady nigdy tego nie robię, bo może gdzieś tam kliknę zawsze coś innego po drodze i może akurat będzie to dla Państwa pomocne. Ale widzicie, że w robocie można tworzyć też takie elementy powierzchniowe. Nie zawsze to wymiarowanie jest takie łatwe i proste. W zasadzie tu na podstawie wykresów map na panelach możemy określać naprężenia, deformacje, wartości sił wewnętrznych. Oczywiście to wszystko można robić. Pojawia się też dalej oczywiście prawidłowa interpretacja tych wyników, czyli w zależności od materiału, jaki użyjemy, jakie są dopuszczalne naprężenia. Tutaj odsyłam też do normy. Mnie generalnie najbardziej w tej chwili będą interesowały deformacje. Oczywiście te rzeczy w jakiś tam sposób idą ze sobą w parze. Ale ja chyba nie będę się za bardzo tym przejmował. Stworzymy sobie jeszcze ten dach do końca. Oczywiście układ lokalny powinien dla tych paneli dachowych powinien być tak samo ustawiony, czyli generalnie wiem, że to jest element praktycznie poziomy, gdzie ścianę mieliśmy pionową, ale chodzi o to, aby kierunek Z-owy, kierunek X-owy, oczywiście Z możemy zrobić do góry, ale kierunek X-owy generalnie, jeżeli mamy w tym kierunku, to żeby ten X-owy również był w tym kierunku, Y-owy możemy zrobić w dół, wzdłuż naszego panela. I wtedy te wykresy na krawędzi powinny prezentować się prawidłowo. Tak jak powiedziałem, kiedyś zrobię kurs jakiś taki dotyczący wymiarowania takiego zbiornika obciążonego jakimś ciśnieniem hydrostatycznym, jakimś obciążeniem dodatkowym. Wewnątrz zrobimy jakieś wymiarowanie, zobaczymy, jakie wartości tych naprężeń się pojawiają, jakie deformacje wprowadzimy, jakieś dozbrojenia w formie jakichś prętów, blach i tak dalej. I zobaczymy, jak to wszystko będzie działało, ale na razie nie jest mi to potrzebne. Zapisuję sobie oczywiście model. Co tu jest teraz istotnego? Mamy masę prętów w tym momencie, które wykorzystałem do tworzenia tego modelu, dlatego biorę sobie selekcja prętów, biorę niezdefiniowane, zaznaczam i biorę usuń. Pozostaje teraz kolejna rzecz, oczywiście siatkowanie. Tutaj tych układów lokalnych nie ustawiam, bo nie chodzi mi o wykresy naprężeń, chodzi mi tylko, żeby pokazać deformację. Podstawowa rzecz, w tej chwili panel ma narzuconą jakąś standardową grubość wynikającą z ustawień podstawowych w programie. Jak już mówiłem, ściana nasza panela, nasze ściany, wszystkie elementy blachy mają grubość 5.
wchodzę sobie w ustawienia panela, biorę sobie jakoś ścianę żelbetową, biorę sobie grubość, określam tutaj 0,5, w związku z tym, że jest to w centymetrach, biorę materiał, niech będzie S355, określam listę obiektów, zaznaczam całą listę obiektów i biorę dodaj. W tym momencie wszystkie elementy po selekcji, tu po prawej stronie powinniście mieć 5 mm materiał S355. Domyślnie program, jeszcze oczywiście powstały tu jakieś węzły, pozostałości po naszych prętach, ale to zaraz przy pierwszym wymiarowaniu to zrobimy. Teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób zasiatkować tą naszą płaszczyznę, jak w sposób zasiatkować ten nasz zbiornik. Możemy wejść tutaj w ustawienia opcji generacji siatki MES. Ja używam opcji siatkowania, wchodzę w opcję siatkowania. Program oczywiście ma tu jakieś ustawienia standardowe. Ja się w to nie bawię, biorę maksymalny rozmiar elementu i poprzez taki trochę taki manualny sposób, zmieniając te wartości i interpretując wyniki, określam sobie, czy wielkość tej siatki jest wystarczająca. Na razie, żeby mieć jakieś odniesienie, określam jako 10 cm. Automatyczny wybór metody siatkowania. Tu mamy dwie typy siatkowania. Cons Delaney. Pamiętam, że zawsze używam Delaneya. Możemy włączyć wygładzanie, aby ta siatka miała trochę bardziej taki, tak wizualnie lepszy wygląd. Bierzemy OK. W tym momencie program zrobił to dla wszystkich elementów. Kolejną bardzo istotną rzeczą jest generacja tych siatek. Używam lokalna generacja siatki. Ale zwróćcie uwagę, że w tym momencie pozostały jeszcze węzły jakieś po przygotowaniu, po naszych prętach. I prawdopodobnie nasza siatka, jeżeli powiedzmy ten węzeł numer 6 leży w płaszczyźnie naszego panela, on będzie próbował się dowiązać do tego węzła. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli tak wyjdzie, to wygenerujemy tą siatkę, usuniemy te węzły, które tutaj są niezwiązane w żaden sposób z konstrukcją, i wtedy zobaczymy, jak ta siatka będzie się prezentować. Widzimy, że na pierwszy rzut oka nie wygląda to źle. Oczywiście jest tu troszeczkę przeskalowany page down. Jest to troszeczkę przeskalowana ta skala naszych ikonek i węzłów, także to nie musi aż tak być. Widzimy, że już model zaczyna chodzić bardzo wolno, z tego względu, że elementów skończonych powstało dosyć dużo. Mimo że nie mam zrobionych podparć, dokonuję. Aha, tutaj oczywiście dlatego, że użyłem tej opcji lista obiektów i wprowadziłem grubość 5 mm, zaznaczając wszystkie, program automatycznie określił, że tutaj jest kontur i stworzył z niego panel. Oczywiście jest to jak najbardziej wskazane, ale prawdopodobnie zrobił to też na dole. Na dole nie jest to wskazane, dlatego że tak jak wam wcześniej mówiłem, chciałbym, aby ten zbiornik był unoszony bez tej dolnej części. Chciałem zobaczyć, w jaki sposób ten zbiornik będzie się zachowywał. Przepraszam. Dobra, dokonujemy pierwszego przeliczenia, zobaczymy. Oczywiście brak potwór, węzły izolowane, to pewnie gdzieś tam w tym górnym węźle pojawią się niestabilności automatycznie, w związku z tym, że już mamy dosyć dużo węzłów, model liczy się bardzo długo, znaczy będzie się liczył prawdopodobnie bardzo długo, sama statyka będzie zajmowała trochę czasu, niespójna siatka na krawędziach, standardowo nie zawsze należy się tym przejmować. Program wprowadza również tak zwane węzły kinematyczne w punktach niespójności. O węzłach kinematycznych możecie sobie poczytać w pomocy, choć ta pomoc generalnie to jest dość bezużyteczna, ale w internecie jest bardzo dużo na ten temat o węzłach kinematycznych, co one robią. Więc przeliczam sobie, w związku z tym, że mam tylko ciężar własny, to co chcę, to po prostu musimy przeczekać to nasze wymiarowanie. No generalnie przy takich już modelach, gdzie mamy bardzo dużo tych elementów, no każda zmiana niesie ze sobą konieczność przeliczenia jeszcze raz modelu.
No jest to dosyć irytujące, no ale taka jest prawda, nie bardzo wiemy, nie bardzo można coś z tym zrobić. Po prostu swoje musimy odczekać. A w tym momencie nasz zbiornik się rozwiązuje. Na pewno będziemy to robić za chwilę jeszcze raz z tego względu, że mamy te węzły izolowane. I chciałbym je usunąć, aby ten model był bardziej przejrzysty i choćby nie generowały się te dwa czy trzy jakieś błędy z naszej listy podczas obliczeń statyki. Jak widzicie, no jakoś to fajnie nawet wygląda. Te elementy z AutoCAD-a, które miałem na wstępie, one dosyć znacznie ułatwiły modelowanie tej naszej ściany. Pamiętajcie tylko, że jeżeli dokonacie podczas czytywania modelu tej selekcji, nie ustalicie stałej wartości tej dyskretyzacji, tak jak ja zrobiłem na 30, to może się okazać, że tam na przykład w dolnym łuku stworzy wam 36 podziałów, w górnym 30. Nie będziecie w stanie później prostopadle powiązać i stworzyć ładnego panela w ten sposób. Górny okrąg będzie podzielony na 36, dolny powiedzmy na 32. Nie będziecie w stanie w żaden sposób tego powiązać, dlatego korzystajcie z tego stałego podziału. Jakaś wartość, jeżeli chcecie, żeby model być bardziej dokładny, korzystajcie 36, 40, 60, jak chcecie, ale wymaga to później więcej pracy. Węzły izolowane, bardzo prosto je usunąć. Klikamy węzły izolowane, program automatycznie w lewym oknie wczytał te węzły. Pojawia się również z dolarkiem not isol. Jeżeli klikniecie, to on pod tym not isol ma automatycznie wszystkie odizolowane węzły. Mam zaznaczone, klikam delete, ale muszę najpierw jeszcze poznaczyć okno. Klikam delete, operacja prowadzi zmiany. Odsunęliśmy te węzły. Przepraszam. No i teraz wprowadzimy sobie jakieś dwie podpory. Wprowadzimy sobie jakieś dwie podpory, ale żeby to było jakoś fajnie zrobione, to zrobimy tutaj emiter, czyli emiter jest to takie jakby zaraz dogęszczenie, tylko że on w tym momencie zabroził siatkę. Dobra, na razie to usuniemy. No, zastanawiam się, czy będzie mi to w ogóle potrzebne. Dobra, ale na razie jeszcze raz nie przeliczamy model, wprowadzamy podparcie, czyli dwa punkty, względem których będę unosił nasz zbiornik. Pierwszy punkt, przeskalowuję to troszeczkę. No nie do końca tak ten węzeł wygląda. Na razie chcę zobaczyć tylko jak będzie się to prezentowało. Oczywiście podział na elementy możecie wyłączyć. Właśnie tak. Odklikując tutaj opcję. No, chwilkę to trwa. Jeszcze raz, bo chyba to wyłączyłem i włączyłem. Tak, program myśli w tej chwili. Dobra, tutaj coś mi się wprowadziło. Jeszcze raz weźmiemy, usuń wszystkie, zastosuj. Troszkę to trwa. Myślę, że teraz wszystkie te nasze operacje będą dosyć dużo zajmowały czasu. Jeżeli w ogóle nie będą generowały zawieszenia programu, bo te rzeczy się zdarzają. Jak już wielokrotnie mówiłem w filmikach, odnoszę wrażenie, że jeżeli zatrzymacie się Państwo na jakiejś wersji programu, jak na przykład 2015, jak ja to mam w wersji wieczystej użytkowania, oryginalną licencję na ten program, jeżeli Państwo zatrzymacie się w pewnym momencie i nie będziecie chcieli już dalej wykupować subskrypcji, to odnoszę wrażenie, że ten robot chodzi coraz gorzej.
To znaczy kolejne jakieś serwis paki, one tu raczej nie generują żadnych żadnych rozwiązań problemów, a odnoszę wrażenie, że bardziej zamulają ten komputer i nie da się czasami zrobić tego, co by się chciało, co wydawało się do zrobienia przed naszym upgrade'em. Policzmy jeszcze nasze pola, skoro nasza siatka ma oczko 10 cm, więc możemy, licząc oczka, możemy stwierdzić, gdzie zjeżdżamy z naszym punktem mocowania. Nasz punkt mocowania powinien być mniej więcej, on chyba troszeczkę się zagalopowałem z tym poziomem, 300, czyli w zasadzie 3 oczka powinniśmy zjechać, 3 oczka, raz, dwa, trzy, gdzieś tutaj powinien pojawić się nasz węzeł podporowy. I tutaj gdzieś raz, dwa, trzy powinien pojawić się nasz węzeł podporowy. Oczywiście ten węzeł powinien być obrócony. Zobaczmy, czy będziemy w stanie to zrobić. Do węzła, do punktu. Zobaczmy, to by trzeba było prawdopodobnie to zrobić tak. Pinet. Oczywiście. No się obrócił, ale nie do końca tak, jak ja chciałem, dlatego zrobimy to chyba wprowadzając pomocniczy element, jakąś beleczkę. Weźmiemy ten pinet 20 do punktu i określimy tutaj środek punktu i zobaczmy, co teraz się wydarzy. No właśnie, tu powinno być. No dobra, realnie nie będę się w to bawił sam do końca. Na razie nie wiem, jak to ustawić prawidłowo, ale da się to zrobić na 100%, bo już to robiłem niejednokrotnie. Powiedzmy, że mamy dwa nasze punkty. Raz, dwa na trzecim, raz, dwa na trzecim. Dobra. Robiliśmy sobie jakieś dwa podparcie. Są to punkty, za które mocuję na naszym dźwigu, żeby to unieść. Dokonuję jeszcze raz przeliczenia tego modelu. Także model się liczy, chwilę to trwa. Jak model się przeliczy, będziemy mogli już sobie od tego naszego obciążenia wynikającego z ciężaru własnego, będziemy mogli, raz sprawdzimy sobie reakcję mniej więcej, jaka jest waga. Oczywiście tutaj nie uwzględniłem żadnych elementów typu nozzle, typu, jak to się nazywa po polsku, typu przyłącza, typu kołnierze do mocowania połączeń, rur i tak dalej, dostarczający produkt do zbiornika. One też generują dosyć znaczną masę. Tego obciążenia tutaj nie wprowadziłem, ale chcę zobaczyć na razie, gdyż to jest faza właśnie taka montażowa, przygotowawcza. Chciałbym zobaczyć, co się będzie działo, jeżeli będę chciał unieść nasz zbiornik w takim stanie, czyli bez żadnych elementów dodatkowych. Dobrze, model się przelicza. No, filmik jest taki na mega spontanie, więc proszę o wyrozumiałość. Nie chciałem się tutaj za bardzo w to wczuwać. Zresztą tutaj można by to zrobić dużo lepiej, dużo dokładniej, ale myślę, że jest to niepotrzebne Państwu też, żeby mniej więcej zobaczyć, jak to, czym to się je, też to raczej nie jest potrzebne. Ja to robię tak od zawsze, w zasadzie modelując te nasze panele, te po takich częściach. Mówię, są funkcje, które umożliwiają wyciągnięcia, ale jeżeli to zrobicie i będziecie chcieli obciążyć ten model, sami zobaczycie, dlaczego moje rozwiązanie jest lepsze. W tym momencie, gdybym chciał obciążyć konstrukcję, wystarczy, że obciążę to obciążeniem powierzchniowym, obciążeniem powierzchniowym zgodnym ze zwrotem lokalnym zeta. I wtedy, zaznaczając wszystkie panele, obciążenie pięknie od środka będzie obciążało, jeżeli to miało być obciążenie jakieś hydrostatyczne, pięknie będzie obciążało nasze panele. Jeżeli zrobicie to tym wyciągnięciem całego konturu, zobaczycie, że nie jest to wcale
takie fajne i takie proste. Mówiłem, układy lokalne na górze nie ustawiałem, bo znałem, że na razie mi są niepotrzebne. Przechodzimy w mapy i bierzemy przemieszczenia. Klikamy przemieszczenia. Oczywiście chwilkę to trwa. Mamy dwa punkty naszego podparcia. Jak widzicie, tu wygląda właśnie w taki sposób, jakby nasze panele tutaj miały inne układy. To, o czym mówiłem, zobaczmy te dwa nasze panele. Dokonajmy selekcji tych paneli w dodatkowym nowym oknie. Interesujemy, w jaki sposób one mają ustawioną w tej chwili ustawione układy lokalne. Widzicie to, o czym mówiłem. W zasadzie zastanawiam się, dlaczego te układy lokalne się obróciły. O, to jest dosyć ciekawe, ale widzicie, że po tym, co tutaj zobaczyłem, już widzę, że coś jest nie tak z układami lokalnymi, gdyż powinno to być bardzo ładny, przejrzysty, wręcz bardzo ładny, przejrzysty, wręcz mapa, przejrzysta wręcz mapa deformacji. W tej chwili jest to, jakieś przeskakują nam wartości z wartości dodatnich na ujemnych, wynika to właśnie z innego zwrotu kierunków lokalnych. Więc jeszcze raz, może to tak miało być, żeby Państwu pokazać, jak to zrobić. Więc jeszcze raz dokonujemy selekcji, otwieramy w nowym oknie, biorę sobie widok z góry. Prawdopodobnie gdzieś tam musiałem coś za dużo przekliknąć i te układy nam się całkowicie rozsypały. Biorę sobie charakterystyki, kierunki lokalne, paneli. Chyba to po prostu zrobię tak po swojemu. Dobra, zachowajmy te Y poziome, znaczy Y poziome, X w dół, bo mogę tylko i wyłącznie operować tym naszym X w dół, mogę operować tylko i wyłącznie tym X. Dobra, X w dół. Tak, dobra, to zrobiliśmy X w dół. Tak, tu z kolei musimy odwrócić Z w tych panelach. Przyznam szczerze, że nie wiem czemu, jakoś musiałem coś gdzieś kliknąć na szybko i po prostu zatwierdziłem prawdopodobnie zmianę tych wszystkich paneli jeszcze raz. Dobra, tutaj teraz znowu musimy dokonać nasz X w dół. Tak jest. A coś tutaj źle zaznaczyłem. Początek. Dobra. X tu. Stosuj X tu, ale Z jest odwrotnie. No, widzicie, że jest to trochę zabawy. Z odwrotnie. Obracamy. No, dobra, mam nadzieję, że tym razem będzie to OK. Wydaje się, że jest OK. X w dół, Z na zewnątrz. Czy przeskalujmy chwilę, zobaczmy. Wydaje się, że OK. Tu patrzę, żeby odkliknąć to prawidłowo, bo wydaje mi się, że tu gdzieś wygenerowałem ten błąd. Tylko jeszcze pokażę, jakbym to zrobił teraz dla takiego w tych miejscach, tylko podpór to zrobię. Ja zawsze selekcjonuję sobie te tylko paneliki blisko naszego podparcia i ścianę w tych miejscach, żebym wiedział, jak był tam ustawiony lokalny dla ściany. Precyzyjnie należy to robić, bo też ten program jakoś tak nie do końca sobie z tym radzi. I widzimy, że nasze w tym momencie
geometria, bierzemy kierunki lokalne paneli i bierzemy sobie, żeby nasz X był skierowany w dół w tym właśnie panelu, Y poziomo, Z na zewnątrz, czyli jest to samo, co było w przypadku ściany. Tu robię to samo, żeby zachować ładną płynność tego naszego, tych naszych map, i tutaj dokonuję najpierw selekcji panela, później selekcji X-a. Dobra, w zasadzie to powinno być nawet zrobione w taki sposób, że jadę tutaj ze środka do środka. Tak to generalnie powinno być zrobione. Żeby było po Bożemu, ale dobra, jedziemy dalej. Ta strona. Stąd sobie samo biorę sobie teraz to. No oczywiście jest dużo lepszych programów do akurat może powierzchniowych metod, tych elementów powierzchniowych, metodą elementów skończonych. Myślę, że jest dużo lepszych programów, ale korzystamy z tego, co jest. Wyniki nieaktualne, zapisujemy oczywiście model. Jedziemy teraz dalej. Ja już widzę, że te deformacje, mimo że teraz może te mapy będą wyglądały ładniej, czytelniej, widzę, że te deformacje są olbrzymie bez tej płyty. Dlatego też będę musiał pomyśleć o jakimś elemencie, który na okres wpawywania do spawywania kolejnego ringu, kolejnego części płaszcza, będzie po prostu wprowadzany tymczasowo, aby zabezpieczyć tą dolną część przed deformacjami. Dobrze, model się przelicza. Już filmik 41 minut. No właśnie, to się tak wydaje, że to wszystko da się tak szybko, fajnie zrobić. Niestety to tak nie działa. Mamy jeszcze standardowo złośliwość rzeczy martwych, więc domyślam się, że jeszcze coś się wykrzaczy po drodze. Dobra. Niech się nam to mieli. Trochę to trwa. Liczba elementów 31 tysięcy. Oczywiście możecie zagęścić siatkę do 5 cm, nawet do centymetra, ale prawdopodobnie wtedy, to prawda, ja tutaj akurat pracuję w domu na bardzo szybkim komputerze stacjonarnym, chyba 16-rdzeniowy. Są dwa Xeony bodajże w parze, po 8 rdzeni każdy. Nie wiem, na ile nawet robot korzysta, czy robot w ogóle korzysta z takiej, w tej wersji korzysta z takiej ilości rdzeni, nie wydaje mi się. No ale generalnie chodzi to w miarę szybko. Ale jeżeli zrobicie tę ilość elementów, wielkość elementu skończonego, powiedzmy na nie wiem, na 2-3 cm, no to gwarantuję wam, że prawdopodobnie komputer wyświetli brak pamięci i się wykrzaczy. Albo nie będziecie mogli zrobić z tym modelem zupełnie nic. Dobra, zobaczmy te deformacje w tej chwili. Powinny one przybrać troszeczkę inny charakter. Tak jest. Jak widzicie, przybrały one w tym momencie zupełnie inny charakter. Może to nie jest jeszcze do końca dla Państwa czytelne. Zawsze możecie korzystać też z wykresów na prętach, w związku z tym, że potworzyła się siatka tych elementów skończonych. Program zaprezentuje tą naszą deformację w trochę bardziej taki może czytelny sposób. Dokładnie. Wyłączymy sobie jeszcze ten podgląd, wyłączymy sobie te panele i będziemy w stanie zobaczyć, co się podczas tego naszego podnoszenia dzieje z naszym zbiornikiem. Jak widzicie, no robią się cuda na kiju, cuda wianki.
deformuje się nam on strasznie. No jest tak najbardziej logiczne. Gdybyśmy mieli tutaj prawdopodobnie spawaną podłogę, no to tego problemu by nie było. No ale tej podłogi nie mamy. Ja chciałbym się skoncentrować głównie na tych miejscach, w których mam moje, moje punkty podparcia, aby określić te przemieszczenia w tych miejscach. Biorę sobie tak, te nasze mapy. Biorę sobie nasze mapy, mogę włączyć wartości. I w tym momencie nasze mapy powinny się wyłączyć, pojawią się tylko wartości, ale wracając znowu do opcji mapy, program powinien teraz w taki fajny sposób to wyświetlić, czyli będą nasze mapy plus dodatkowo nasze wartości przemieszczeń. No widzimy, że te przemieszczenia w centymetrach są jakieś mega kosmiczne. Widzimy, że bez tej naszej podłogi, no to tutaj nie ugramy, albo będziemy musieli zrobić coś, co będzie tutaj rozpierało naszą konstrukcję. Generalnie na potrzeby może teraz jeszcze bym zrobił pewną rzecz, bo tutaj pomyślałem o takim, akurat tutaj te deformacje są małe, ale zastanawiam się, na ile gdybyśmy chcieli teraz na przykład zrobić jakieś zbrojenie tego punktu, powiedzmy z dwuteownika, który miałby powiedzmy wymiary 10 cm, TW niech to będzie 1 cm, TF niech to będzie 1 cm i HF niech to będzie 9 cm, czyli taki 100 na 100 teowniczek. Dodamy go i teraz wprowadzimy sobie powiedzmy w miejscu tego węzła. Ten węzeł wygląda zupełnie inaczej, ale wprowadźmy sobie tutaj taki elemencik. Oczywiście powinniśmy go prawidłowo ustawić, czyli dokonuję selekcji panela, dokonuję selekcji tego pręta, otwieram tu sobie w nowym oknie. Wyłączam sobie te nasze, tak, biorę sobie obrót. I teraz weźmy sobie ustawienie. Obawiam się, że on nie będzie chciał mi tutaj pobrać ustawienia, ale zawsze możemy go delikatnie oszukać. Wprowadziłem sobie drugi pręt, który pokryje jest równoległy do tego. Biorę sobie jeszcze raz nasz obrocik. No czasami trzeba go oszukiwać. Biorę sobie ustawienie, wybieram sobie ten numer i biorę sobie zastosuj. Wtedy program, jak widzicie, oczywiście to jest wszystko pokazywane osiowo, dlatego no mniej więcej tak. Element wyrzucam. I tak to mniej więcej wygląda. Profil jest tutaj. To samo mogę zrobić po drugiej stronie. Żeby już się w to nie bawić tak bardzo, no to znaczę sobie też ten węzełek. Tak, dokonuję kopiowania. Edycja, edytuj, przesuń. Oczywiście to też nie jest tak, że to podparcie to jest jeden węzeł. Generalnie to będzie tutaj mniej więcej, jak widzicie z konstrukcji tego elementu, to jest coś takiego, to jest rura, to jest zaczepiana lina w tej przestrzeni 40, tutaj mam przestrzeń na izolację zbiornika, więc jest to 114 rura, dosyć solidna, więc to nie jest tak, że to jest punktowo węzeł. Ja natomiast chcę tylko zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Obróciłem chyba o jeden raz za dużo. W związku z tym, że te elementy są równoległe, to wiem, że jego pozycja w tym momencie jest prawidłowa.
Tak. Pik zapisz jako. Biorę sobie tank 4. I przeliczam. Jeszcze raz. To już będzie ostatnie przeliczenie i to, co tutaj wyjdzie, to już... Oczywiście no to nie jest coś, co pewnie Państwo będziecie robić. Prawdopodobnie będziecie modelować ten cały zbiornik, jeżeli moją metodą, to potworzycie te panele, obciążycie to od środka i będziecie analizować mapy. Więc no tutaj akurat taka specyficzna sytuacja, że chcę zobaczyć, co się w ogóle z tym dzieje właśnie, czy ten dół odjeżdża. No, byłem wręcz przekonany, że odjeżdża. Będzie odjeżdżał, będzie się po prostu robiło takie jajo. No ale to jest jakby takie potwierdzenie modelu obliczeniowym, dlatego też będę teraz w stanie zaproponować tutaj jakieś elementy, które będą blokowały możliwość tej deformacji, w związku z tym, że jest to stal nierdzewna, więc możemy ją spokojnie spawać na budowie. Więc te elementy mogą być tymczasowo dospawane, mam takie rozpory i w momencie już kolejnego montażu, znaczy do montażu dna, wtedy będziemy mogli to po prostu osunąć. Zastanawiam się tylko właśnie, w jaki sposób później będziemy mogli to usunąć. Będziemy musieli to zrobić prawdopodobnie w jakiś sposób, aby te elementy rozporowe były możliwe do usunięcia przez tak zwany manhole, czyli otwór rewizyjny, otwór dla ewentualnej serwisowania bądź wejścia do zbiornika. Więc tu będziemy musieli pomyśleć jakoś nad tym rozwiązaniem, gdyż inaczej widzę, że tego się nie da zrobić. Dobra, niech to się wszystko przeliczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy to wszystko będzie w miarę dobrze się prezentowało. Dobra. No tutaj w zasadzie to nic się nie zmieniło, te deformacje tutaj są małe, ale już widzę, że to po prostu odjeżdża. Możemy jeszcze, jeżeli Państwo chcą, bo to już kurczę zrobiły się 52 minuty. No dobra, chyba na tym zakończę. Możemy wprowadzić sobie dno jeszcze, zobaczyć, jak się będę deformować, ale myślę, że już kończymy. Dziękuję za uwagę, subskrybujcie kanał. Jest to filmik taki, który wrzuciłem, nagrałem, wrzucam to od razu bezpośrednio. Dziękuję i pozdrawiam.